Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą Księgę w dziejach ludzkości nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest jubileuszowy, setny odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Od ponad trzech miesięcy codziennie czytamy Słowo Boże to wielka sprawa. Gratuluję wszystkim, którzy dotarli do tego miejsca i życzę dalszych sukcesów. A teraz czas na wspólną modlitwę słowami Psalmu 67. Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi. Niech rozpromieni nad nami swe oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Niech Ciebie Boże wysławiają ludy, niech Cię wysławiają wszystkie narody. Niech się narody cieszą i weselą, że ty ludami rządzisz sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech ciebie, Boże, wysławiają ludy, niech cię wysławiają wszystkie narody. Ziemia wydała swój owoc. Bóg, nasz Bóg, nam pobłogosławił. Niechaj nam Bóg błogosławi, i niech się go boją wszystkie krańce ziemi. Za chwilę przeczytamy Księgę Syracha od wersetu 1 rozdziału 40 do rozdziału 42 wersetu 14. Fragmenty te skupiają się na uniwersalnych tematach ludzkiej egzystencji, podkreślając trudy i radości życia, wartość cnotliwego postępowania, znaczenie śmierci i pamięci, a także zachwyt nad stworzeniem. Syrach przypomina o tym, że mimo przemijalności i trudów, życie oferuje głębokie źródła radości i spełnienia, które znajdują się w zgodzie z Bożymi prawami i w docenianiu piękna świata, jaki nas otacza. Wielka udręka stała się udziałem każdego człowieka i ciężkie jarzmo spoczęło na synach Adama od dnia wyjścia z łona matki aż do dnia powrotu do Matki Wszystkich. Rozmyślania ich i lęk serca wywołuje przewidywanie tego, co ich czeka, dzień śmierci. Poczynając od tego, który siedzi na wspaniałym tronie, aż do upokorzonego na ziemi i w popiele, od tego, który nosi fioletową purpurę i wieniec, do tego, który się okrywa zgrzebnym płótnem, wciąż gniew, zazdrość, przerażenie i niepokój, lęk przed śmiercią, nienawiść i kłótnia. Nawet w czasie odpoczynku w łóżku sen nocny mąci jego myślenie. Zaznaje on mało spoczynku, prawie nic, a już w snach ma takie wrażenie, jakby w dzień stał na czatach. Jest przerażony przywidzeniami swego serca, jakby uciekał przed bitwą. Budzi się w chwili swego ocalenia, i dziwi się, że strach ten był daremny. Dla każdego stworzenia, od człowieka do zwierzęcia, a dla grzeszników siedem razy więcej: śmierć, krew, kłótnia i miecz, klęski, głód, ucisk i cięgi. Przeciw bezbożnym to wszystko zostało stworzone i przez nich nastał potop. Wszystko, co jest z Ziemi, do Ziemi powraca, a co z wody, znów wraca do Morza. Każde przekupstwo i niesprawiedliwość przepadną, a wierność się ostoi na wieki. Bogactwa niesprawiedliwych wyskną jak potok i przeminą jak potężny grom wśród ulewy. Jak sprawiedliwy raduje się, gdy otwiera ręce, tak przestępcy ulegną zagładzie do końca. Potomkowie bezbożnych nie wypuszczą gałęzi, bo ich nieczyste korzenie są na urwistej skale. Jak trzcina rosnąca nad każdą wodą i brzegiem rzeki, przed każdą inną trawą będą zerwani. Łaskawość jest jak raj wśród błogosławieństw, a jałmużna trwa na wieki. Życie samowystarczalnego i pracownika jest słodkie, ale wyżej od obydwóch stoi ten, co skarb znajduje. Dzieci i zbudowanie miasta uwieczniają imię ale wyżej od tych obu rzeczy ceni się kobietę bez zarzutu. Wino i muzyka rozweselają serce, ale bardziej od obu tych rzeczy umiłowanie mądrości. Flet i cytra umilają śpiewy, a bardziej niż jedno i drugie mowa przyjemna. Wdzięku i piękna pragnie oko, ale bardziej od obydwóch zieleni zasiewów. Przyjaciel i towarzysz spotykają się w chwili stosownej, a częściej niż oni obaj, żona z mężem. Bracia i pomocnicy w chwili ucisku, a bardziej niż jedni i drudzy wybawia jałmużna. Złoto i srebro umacniają kroki, a bardziej niż jedno i drugie cenna jest rada. Bogactwo i siła podnoszą na duchu, a bardziej niż jedno i drugie bojaźń Pańska. Przy bojaźni pańskiej nie ma niedostatku, a żyjąc w niej nie trzeba szukać pomocy. Bojaźń pańska jest jak raj błogosławieństwa, a lepiej go osłania niż wszelka sława. Dziecko, nie prowadź życia żebraczego lepiej umrzeć niż żebrać. Gdy człowiek musi patrzeć na stół drugiego, jego istnienia nie uważa się za życie. Zbrudzi duszę swoją potrawami obcych. Człowiek więc rozumny i dobrze wychowany, tego się ustrzeże. Że bractwo będzie słodkie w ustach człowieka bezwstydnego, ale wnętrze jego zapłonie ogniem. O śmierci jakże przykra jest pamięć o tobie dla człowieka, żyjącego spokojnie wśród swego dobytku. Dla męża, który jest bez troski i we wszystkim odnosi sukcesy. A który może jeszcze smakować przyjemności. O śmierci, dobry jest Twój wyrok dla człowieka biednego i opadającego z sił, dla starca zgrzybiałego, nękanego troskami o wszystko, dla zbuntowanego i tego, co stracił cierpliwość. Nie bój się wyroku śmierci. Pamiętaj o tych, co przed Tobą byli i będą po Tobie. Taki jest wyrok wydany przez Pana na wszelkie ciało. I po co się sprzeciwiasz upodobaniu Najwyższego? Dziesięć, sto czy tysiąc lat żyć będziesz, w otchłani nie ma nagany za życie. Potomstwo grzeszników jest potomstwem obmierzłym i to, co żyje razem po domach ludzi bezbożnych. Ginie dziedzictwo dzieci grzeszników, a hańba stale idzie razem z ich nasieniem. Dzieci czynić będą zarzuty bezbożnemu ojcu, że przez niego są w pogardzie. Biada wam, mężowie bezbożni, którzy porzuciliście prawo Boga Najwyższego. Jeżeli zostaliście zrodzeni, narodziliście się na przekleństwo, a jeżeli pomrzecie, przekleństwo jest waszym działem. Jak wszystko, co jest z ziemi, odejdzie do ziemi, tak występni z przekleństwa do zguby. Żałoba u ludzi dotyczy ich ciała, imię zaś grzeszników jako niedobre zostanie wymazane. Zatroszcz się o imię, albowiem ono ci zostanie bardziej niż tysiąc wielkich skarbów złota. Dobre życie to pewna liczba dni, a dobre imię pozostanie na wieki. Dzieci, zachowujcie w pokoju karność, mądrość zakryta i skarb niewidzialny, jakiż pożytek z obojga. Lepszy jest człowiek ukrywający swoją głupotę, niż człowiek ukrywający swą mądrość. Dlatego wstydźcie się tego, co wymienię, bo nie jest dobrze każdy wstyd zachowywać i nie wszystko przez wszystkich będzie wiernie ocenione. Wstydźcie się przed ojcem i matką nierządu, przed władcą i dostojnikiem, kłamstwa, przed sędzią i zwierzchnikiem, przestępstwa, przed zgromadzeniem i ludem, bezprawia. Przed towarzyszem i przyjacielem, wiarołomstwa, przed miejscem, gdzie mieszkasz, kradzieży, zapomnienia prawdy Boga i przymierza, opierania się łokciem na chlebie, obelżywego postępowania, gdy coś bierzesz czy dajesz, milczenia wobec tych, którzy cię pozdrawiają, patrzenia na nierządnice, odwracania twarzy od krewnego, przywłaszczenia cudzego działu i daru i przyglądania się kobiecie zamężnej. Poufałości z Jego służącą i nie zbliżaj się do jej łoża. Słów obelżywych na przyjaciół a gdy coś dasz, nie ubliżaj. Powtarzania mowy usłyszanej i wyjawiania tajemnic, a będziesz prawdziwie wstydliwy i znajdziesz łaskę u każdego człowieka. Nie wstydź się następujących rzeczy i nie grzesz przez wzgląd na osobę. Prawa Najwyższego i Przymierza, i wyroku, który usprawiedliwia nawet bezbożnego, rozliczenia z towarzyszem i podróżnymi, i dawania bliskim darów z dziedzictwa, dokładności wagi i ciężarków, i zarobku wielkiego lub małego, korzyści kupców ze sprzedaży, częstego karcenia dzieci, skrwawienia boków niegodziwemu słudze. Wobec niegodziwej żony dobrze jest używać pieczęci. I zamykaj na klucz, gdzie wiele jest rąk. Cokolwiek przekazujesz, niech będzie policzone i zważone, a dawanie i odbieranie, wszystko niech będzie utrwalone na piśmie. Nie wstydź się upomnieć nierozumnego i głupiego, ani zgrzybiałego starca, gdy prowadzi spór z młodymi, a będziesz prawdziwie wychowany, i przez wszystkich żyjących będziesz uznany za sprawiedliwego. Córka dla ojca to skryte czuwanie nocne, a troska o nią oddala sen. W młodości, aby nie przekwitła jako niezamężna, a gdy wyjdzie za mąż, by nie została znienawidzona. Gdy jest dziewicą, by nie była zbezczeszczona, stając się w domu ojcowskim brzemienną. Będąc z mężem, aby nie wykroczyła niewiernością, a zamieszkawszy z nim nie była niepłodna. Nad córką zuchwałą wzmocnij czuwanie, aby nie uczyniła z ciebie pośmiewiska dla wrogów, przedmiotu gadania w mieście i zbiegowiska pospólstwa, i by ci nie przyniosła wstydu wśród wielkiego tłumu. Nie pokazuj jej piękności żadnemu mężczyźnie, ani nie pozwala jej przebywać z mężatkami. Jak bowiem z odzienia wychodzą mole, tak przewrotność z kobiety na kobietę. Lepsza przewrotność mężczyzny niż dobroć kobiety, a kobieta, która wstyd przynosi, to hańba. Ewangelia według świętego Marka kończy się rozdziałem szesnastym, który opisuje zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa i jego następstwa. Gdy minął szabat. Maria Magdalena, Maria, Matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia przyszły do grobu, gdy Słońce wzeszło. A mówiły między sobą: „Kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? Gdy jednak spojrzały, zauważyły, że kamień został już odsunięty, a był bardzo duży. Weszły więc do grobu i ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, ubranego w białą szatę, i bardzo się przestraszyły. Lecz on rzekł do nich: Nie bójcie się, szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego. Powstał, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. A idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: Podąża przed wami do Galilei tam go ujrzycie jak wam powiedział one wyszły i uciekły z przed grobu ogarnęło je bowiem zdumienie i przestrach nikomu też nic nie powiedziały bo się bały po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów ona poszła i oznajmiła to tym z jego otoczenia, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie dali temu wiary. Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem. I wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich: idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą, węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie. A Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.